cebulę pokrojoną w kostkę zalewamy sokiem z jednej limonki i odstawiamy na jakieś 15 minut. W gorącej wodzie rozpuszczamy około łyżki i żelatyny. Awokado kroimy na pół. Wyjmujemy pestki. Obieramy ze skórki. Obrane awokado tniemy na mniejsze kawałki wprost do pojemnika od blendera. Przesadzamy do tego samego pojemnika sok z cytryny, który przeszedł aromatem cebuli. I wszystko rozdrabniamy za pomocą blendera. Sok z ananasa łączymy z żelatyną. Dodajemy do awokado. I jeszcze raz rozdrabiamy. Przelewamy do miseczki. Dodajemy majonez. I jeszcze raz wszystko miksujemy. Tak powstałą masę napełniamy jakąś foremkę. Kształt może być dowolny. Wstawiamy do lodówki na kilka godzin do pełnego stężenia. Nakładamy talerz. Odwracamy na drugą stronę. Delikatnie zdejmujemy. Jeszcze przybranie i gotowe. Smacznego!